Nikt normalny nie wchodzi w stałą relację z niewierną dziewczyną. Witam. Ogólnie prawda jest taka, że żeby być z jakąkolwiek dziewczyną, czy dziewczyna, żeby być z jakimkolwiek facetem w stałej relacji, no musi tej osobie ufać. Ufać na tyle, że po prostu ta relacja będzie w pewnym sensie bezpieczna. I można to porównać do osoby, która ma firmę i potrzebuje kogoś na odpowiedzialne stanowisko. Przykładowo jesteś maszynistą. Potrzeba odpowiedzialnej osoby do pociągu, by przewozić ludzi i tak dalej, i tak dalej. I wiadomo, że nikt normalny nie weźmie osoby, której nie będzie można zaufać, bo tam będą przewożone setki, a może nawet tysiące ludzi każdego dnia, ogromne prędkości i tutaj tak naprawdę nie ma mowy o jakiejś pomyłce, o jakiejś kombinatorce, o jakimś fałszu, kłamstwie, no bo co, dasz tej osobie pracę, a on przykładowo nie przyjdzie sobie do pracy i już problemy i już po prostu ludzie skargi będą robili i tak dalej, niektórzy może do pracy jeżdżą codziennie tym pociągiem, a tu sobie osoba przykładowo stwierdziła, że dzisiaj nie przychodzę, idę sobie gdzieś tam dalej, idę sobie do innej pracy i po prostu nikt o zdrowych zmysłach, nikt o zdrowej głowie, nikt zdrowy no nie przyjmie takiej osoby do pracy. Dlatego widzisz, na odpowiedzialne stanowiska bierze się odpowiedzialne osoby. To jest normalne. Widzisz, tak samo jest do związku, do relacji. Okej, zobacz, ty możesz sobie poznawać, spotykać się z dziewczynami od tak, wiesz, schodzi. Tu dzisiaj sobie idę z Anią na spotkanie, okej, pocałujemy się, może jakiś seks i tak dalej. Tu przykładowo idę sobie z jakąś Martą drugiego dnia i to samo, pocałuję się, może jakiś seks, no nie? Ale ty doskonale wiesz, że te dziewczyny nie nadają się do stałych relacji, rozumiesz? To są po prostu kobiety, które są nieodpowiedzialne. I takie kobiety to się tylko stuka jak już coś w gumie, rozumiesz? Tu nie ma co ryzykować, bo z takimi dziewczynami, zobacz, już od początku najprawdopodobniej są problemy. Jakie? Z umówieniem się. Dzwonisz do niej, a ona przykładowo nie odbiera, nie odzwania. Widzisz, już ona zaczyna robić problemy. Jeszcze się nie spotkaliście, a już po prostu są problemy. Podszedłeś do niej, nie potrafi ci powiedzieć, że nie jest zainteresowana czy coś, tylko gdzieś tam marudzi, nie wiem, czy mogę ci dać ten numer. Widzisz, już problemy są, już są problemy. Idziesz na spotkanie, odwołuje, nie przychodzi. Zobacz, to pokazuje, że ta dziewczyna nie nadaje się do stałej relacji. Nie można jej zaufać, rozumiesz? Jest nieodpowiedzialna, bo normalna dziewczyna, nawet jeśli jest nami zainteresowana, albo nawet jeśli nami nie jest zainteresowana, to nam to powie. Słuchaj, nie jestem zainteresowana. Słuchaj, mam chłopaka. Słuchaj, nie spotkam się z tobą, bo coś tam. Słuchaj, nie odbiorę telefonu, bo nie chcę. Rozumiesz? Piszesz do niej, nie odpisuje. I to w pewnym sensie też jest odpowiedzialność, bo ona nie odpisuje, bo nie chce z tobą, jakby to dalej prowadzić interakcje i tak dalej. A teraz zobacz, dziewczyna ci przykładowo mówi, dobra, okej, możemy się spotkać. No i przykładowo dzień albo 2-3 godziny przed spotkaniem, słuchaj, dzisiaj nie dam rady. No czy to jest odpowiedzialne? I jeszcze okej, rozumiem jakiś tam powód, że dziadek mi umarł czy coś, no nie, i słuchaj, spotkamy się w przyszłym tygodniu, zaproponuję sama gdzieś tam drugi alternatywny termin czy coś, chociaż tak oj, bo i tak przykładowo będzie zawsze po twojemu, no nie, gdzieś tam przy umowianiu, ale okej, dobra, niech coś tam wykombinuje. No to nie, tutaj jest tylko, dzisiaj nie dam rady, bo przykładowo, bo okres mi się spóźnia i tyle. Możesz się zadać pytanie, a przynajmniej wiesz, z kim ci się ten okres spóźnia? Bum. Widzicie?
I okej, fajnie jest gdzieś tam sobie taką dziewczynę poznać, przespać się z nią raz, dwa, trzy, cztery, 10 razy, no nie? Ale widzisz, ta dziewczyna się nie nadaje. I widzisz, mogą mieć do mnie jakieś dziewczyny pretensje, że je zostawiłem, że je olałem, po przykładowo po miesiącu spotykania, po dwóch, albo spotykałem się z dziewczyną i w międzyczasie sobie ogarniałem inne i one mogą być obrażone, one mogą mieć pretensje, ale prawda jest taka, że te dziewczyny od początku nie nadawały się do stałej relacji. Ja to wiedziałem. I dzięki temu ja po prostu nie traktowałem jej poważnie. Więc ona jedynie, do kogo może mieć pretensje, to do samej siebie, bo ona po prostu jest nieodpowiedzialna. Jasne, możemy się spotkać, możemy sobie pójść na pizzę, na kawę czy co tam, pojechać sobie, możemy spędzić razem czas, ale nic więcej tutaj nie będzie, bo ty jesteś nieodpowiedzialna. Ja bym tobie, jakby to powiedzieć, nic nie powierzył, coś odpowiedzialnego, bo to by było skazane gdzieś tam na porażkę. Jeszcze po prostu ja bym na tym ucierpiał, no nie? Wiecie, o co chodzi. I właśnie na tym to polega. Dlatego nie miej żadnych wyrzutów, obiekcji przed przykładowo eliminowaniem nieodpowiedzialnych dziewczyn. Słuchaj, ty wybierasz sobie kobietę na całe życie, ty szukasz matki dla swojego dziecka. Uwierz mi, że ja któregoś dnia powiem swojemu dziecku, że twoja matka została wybrana z setek albo nawet tysiąca dziewczyn. To jest najlepsza opcja, jaką w życiu spotkałem, no nie? Bum. A nie, że no, ja brałem co jest, bo coś tam, bo jakieś później problemy i tak dalej, i tak dalej. Im ciężej ci będzie na początku, tym łatwiej będzie później. To jest tak samo, zobacz, jak na trening idziesz, trenujesz przed zawodami. Im cięższy trening, tym łatwiejsze zawody, rozumiesz? Jeśli ty nie dajesz sobie rady na treningu, to ty sobie nie dasz rady na zawodach. Im ciężej będzie na treningu, tym łatwiej będzie ci wygrać zawody. Jeśli trening jest za łatwy, to ty najprawdopodobniej nie wygrasz zawodów. Ty po prostu masz ledwo wracać z treningu. Ty masz padać, rozumiesz? Wtedy będzie ci łatwiej, rozumiesz? Tak samo tutaj. Ty masz latać. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Rozumiesz? Masz być bezwzględny i selekcjonować. No, ty jesteś dobrą pretendentką, no nie? Do tego, by wejść w jakąś relację. Naprawdę. Jakaś mała obiekcja, jakaś mała niespójność, już powinno tutaj zapalać się żółte światło, ostrzegawcze, no nie? Już. Ty powinieneś być taki, że widzisz, to, że dała mi numer, to, że super wygląda, to jeszcze nic nie znaczy. To, że ja poszedłem z nią na spotkanie, to, że ja się z nią przespałem, to jeszcze nic nie znaczy, bo ja muszę po prostu ją sprawdzić. Ja jej daję jeszcze czas. Na razie masz dobre rokowania. Nie mam do ciebie żadnych zastrzeżeń, dlatego się z tobą spotykam. Jeśli nie mam zastrzeżeń do dziewczyny, ja się z nią spotykam. Jeśli nie mam zastrzeżeń przez rok czasu, to się z nią dalej spotykam. Rozumiesz? Tak to wygląda. Widzisz, ja muszę doskonale wiedzieć, że gdyby coś mi się stało, to ta panienka da sobie radę z dzieckiem, rozumiesz? Sama. A nie, że większość z was jest taki, że okej, wy pompujecie hajs w kobietę i tak dalej, ale ona bez was ginie. No to na co ci taka panienka? Na co ci taki pasożyt? To musi być tak, że okej, ja jestem tutaj głównym liderem tej ekipy, tej grupy, mojej grupy, mojej rodziny, ale w razie gdyby coś się stało, to ta samica alfa, ona jest w stanie sobie sama dać radę. Rozumiesz? A nie, że zobacz, czasem jest tak, że gościu umiera czy coś, a panienka bida nagle, bida i tak dalej. Widzicie, bo po prostu złą panienkę wziął, no nie? Jest masa kobiet, którym gdzieś tam nawet mąż gdzieś tam uległ wypadkowi i ona daje sobie świetnie radę. Cały dom nagle jest na jej barkach i ona sobie daje radę do momentu, aż ten nie wyzdrowieje, no nie?
Bo widzisz, on wybrał dobrze, mądrze. Widzisz, jest sytuacja, zabrakło, nie wiem, karty mi zablokowali czy coś. Zobacz, miałem raz taką sytuację, no poszedłem do restauracji z panienką, zjedliśmy i nagle, nie wiem, no coś mi zablokowało kartę, a pieniądze na tej karcie były. Czasem tak jest, że bankom coś odbija, rozumiesz? Nie wiadomo dlaczego. Po prostu blokują ci kartę, bo według nich jest jakaś próba podejrzana i co? I wtedy nie masz jak zapłacić, gotówki nie masz i tak dalej. I zobacz, i teraz jest super świetna sytuacja na to, by sprawdzić dziewczynę. Czy dziewczyna przykładowo, ja nie mam, wiesz, nie wiem, załatw to, ja nie mam. Czy po prostu dziewczyna, dobra, ty ostatnio płaciłeś i tak dalej, jasne. Albo oddasz mi, dobra, ja zapłacę, no nie? No i gdzieś tam tą stówkę, jakby to jest, czy te pięć dyszek, czy coś tam wyciągnie, okej, dobra, nic się nie dzieje. A to jest okej, zobacz, to jest okej, rozumiesz? W sytuacji, gdy dochodzi do takiej sytuacji i dziewczyna, wiesz, ja nie mam i tak, i ty musisz dzwonić gdzieś tam po rodzicach, po znajomych, słuchaj, weź tam mi podaj kod BLIK, no nie, dobra, oddam ci, albo musisz jeździć gdzieś tam po bankomatach czy coś, dzwonić po bankach, wiesz, schodzi, i bo, a panienka sobie siedzi. To już jest dla mnie skreślona laska, rozumiesz? To już jest dla mnie skreślona, bo ja wtedy widzę, rozumiesz? Czyli pasożyt. I uwierz mi, dlatego zabieram dziewczynę w różne miejsca, w różne jakieś, na wycieczki, w jakieś, no, jedzenia, w różnych miejscach, by właśnie, jak tutaj takie sytuacje same wychodziły. To jest tak, jak programiści robią grę komputerową. Zobacz, oni myślą, że wszystko jest ok, rozumiesz? Że gra jest ok, ale w chwili, gdy gra wychodzi, nagle potrafi wyskoczyć jakiś błąd, o którym po prostu nikt nie wiedział. I który powoduje, że coś tamtego, i zobacz, i oni zaraz, jakby to powiedzieć, szybko patcha robią, no nie? I oni tego nie przewidzieli. I tutaj jest, jakby to powiedzieć, pomoc od strony gdzieś tam. Widzisz? Bo nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć. Możesz jechać gdzieś nad morze, czy gdzieś tam w góry, 300-400 kilometrów, i dzień wcześniej mogłeś u mechanika być, wszystko zrobiłeś, no nie? Wszystko. Wszystko super ok. I jedziesz i po prostu i coś ci pada w aucie. Nie przewidziałeś to. I wtedy patrzysz reakcję dziewczyny. Są dziewczyny, które gdzieś tam zaraz cię dojeżdżają. No zobacz, to ty taki jesteś, przecież był wczoraj, to co i tak, rozumiesz? Wtedy wychodzi to. Raz miałem sytuację, gdzie zgubiłem się z dziewczyną. I ona po prostu wpadła w panikę i tak dalej, ale w ogóle zero pomocy, rozumiecie? Zero pomocy. Zero pomocy, zero jakiejś takiej wsparcia czy coś, no nie? I to samo, wyeliminowałem tą dziewczynę, zostawiłem. I miałem sytuacje, w których no, doszło do takiej sytuacji i dziewczyna potrafiła powiedzieć, dobra, spokojnie, ja zapłacę. Wtedy czułem się przy takiej dziewczynie bezpiecznie, rozumiesz? Wow, super. Były nawet jakieś dziewczyny, które przykładowo potrafiła zadzwonić, nie wiem, do matki, do ojca i zaraz gdzieś tam wszystko się poukładało, rozumiesz? Naprawdę. Czasem może ci auto paść, no nie? A dziewczyna, dobra, poczekaj, mój wujek ma lawetę, przyjedzie zaraz i tak dalej, no nie? Właśnie o takie sytuacje chodzi. Tu nie chodzi o to, że masz gdzieś tam wszystko gdzieś tam, dobra, specjalnie sprawdzę dziewczynę czy coś, no nie? Tylko zobaczysz, że to wyjdzie, wiesz? Zobaczysz, że to wyjdzie. Dlatego staraj się robić różne rzeczy z dziewczyną. Może być tak, że widzisz, no, ktoś wieczorem podejdzie, będziecie siedzieli na ławce, jakiś pijak czy coś, no i też gdzieś tam, no, będziesz musiał zareagować i tak dalej, zobaczyć, jak ona reaguje. Jak na przykład, no nie wiem, dostałeś w oko, no nie, to czy mówi ci, no dobrze ci tak, jesteś słaby, czy po prostu wyciąga gdzieś tam chusteczkę, pokaż, no nie, chodź tu coś tamtego, rozumiesz, takie sytuacje, naprawdę. Dlatego widzisz, zazwyczaj w czasie to wszystko widać, w czasie wszystko wychodzi. Miałem raz taką sytuację z dziewczyną, że wchodzę, poszliśmy na lody, i baba przychodzi na koniec i że kartą nie można płacić, a ja w ogóle
gotówki praktycznie nie noszę od bardzo, bardzo dawna. No i ta dziewczyna, kurde, mówię, dobra, to gdzie to jest bankomat? A ta dziewczyna, dobra, ja zapłacę, no nie? I wiecie, o co chodzi? No grosze, no nie? Ale wow, ta sytuacja naprawdę fajna, super fajna dziewczyna. Widzisz, tak samo jeśli ta dziewczyna gdzieś kombinuje na boku z innymi gośćmi, no to po co ci taka dziewczyna? Po co ty masz się denerwować? Po co ty masz się martwić o to, że jak zostawisz dziewczynę samą, to ona pójdzie gdzieś tam z innym? No, ty nie możesz mieć takich myśli. Ty musisz mieć zaufanie, że nawet jak ją puścisz samą z koleżankami do klubu, to wiesz, że ona nic tam nie zrobi. Rozumiesz? Nic nie zrobi. Nie da się dotknąć i tak dalej, po prostu pójdzie se potańczyć z koleżankami. Bo jej koleżanka miała urodziny, to sobie idzie, rozumiesz? I właśnie na tym polega ta odpowiedzialność. Kobieta tak samo ciebie bada, że w razie gdyby zaszła w ciążę, to czy ty uciekniesz? Czy ty będziesz przy niej? Tu już nie chodzi o to, czy są pieniądze, czy ich nie ma, ale czy przy niej będziesz, czy będziesz ją wspierał, czy weźmiesz się też do roboty. Naprawdę. Dlatego musisz, jakby powiedzieć, mieć takie bezwzględne podejście. Wiesz, ja na przykład po podejściu już czasem widziałem typ tej dziewczyny. I po prostu dalej leciałem. I pretensje do mnie o to, że ja spotykając się z nią, ogarniam sobie jeszcze w międzyczasie inne dziewczyny, no to nie do mnie, bo ona się po prostu nie nadaje na stałą relację. Ja potrafiłem dziewczynie tak wytłumaczyć to. I ona niech się rozpłacze, no nie, i tak dalej, ale prawda w oczy kole, no nie. I nie jednej dziewczynie potrafiłem, jakby to powiedzieć, wytłumaczyć jej prawdę przed oczy, i ona po prostu. No i co? Ona się nie zmieni. Co z tego, że się popłacze, że co tam, że pójdzie, wstanie, pójdzie, jakiś foch, no nie. Co mnie to interesuje? Ona się nie nadaje do stałych relacji. Może kiedyś to zrozumie. Dlatego widzisz, ja nie uważam, żebym ja robił coś złego. Po prostu dziewczyna się nie nadaje. Bo inaczej traktuje dziewczynę, która się nadaje na związek, a inaczej traktuje dziewczynę, która się nie nadaje na związek. Inaczej traktuje dziewczynę, która nie miała faceta, jestem pierwszym, a inaczej traktuje dziewczynę, która miała 10 gości albo więcej przede mną. Taka dziewczyna się dla mnie to jest tylko na chwilę. Proste. I tak samo ty powinieneś myśleć. Te wszystkie te kłamstewka i tak dalej, to tylko jakby to pokazują ci, że ta dziewczyna się nie nadaje. Ale tu nie ma co gdzieś tam się obrażać od razu i tak dalej, tylko po prostu spotykaj się z tą dziewczyną. Tylko nie planuj z nią nic, rozumiesz? W międzyczasie sobie ogarniaj inną. Masz do tego w pełni prawo, bo ona się nadaje na związek. I nie jesteś w stanie być z tą dziewczyną, rozumiesz? Bo ona się nie nadaje. Widzisz, są ludzie, którzy się do pewnych rzeczy nie nadają. Rozumiesz? Ktoś idzie na budowę i on się nie nadaje. On nie nadaje się, nawet jakby chciał. On się tu nie nadaje. On po prostu się nadaje do biura, no nie? Albo jakiś informatyk. On się nie nadaje na budowę. On po prostu na kompach dobrze wymiata i niech siedzi na kompach, no nie? Tak samo ta, no ta dziewczyna, no nie nadaje się do związków, no to niech sobie skacze z kwiatka na kwiatek i tyle. Po prostu fajne spędzenie czasu. Naprawdę, ja dużo dziewczyn, większość, naprawdę większość, 99% dziewczyn to jest dziewczyny, które nie nadają się do stałej relacji. Naprawdę. I po prostu ty masz latać, rozumiesz? I ty masz latać i ty nie trać czasu. Nie trać czasu, bo widzisz, ty podejdziesz do jednej, do drugiej. Ty masz masowo zasuwać, rozumiesz? Jedna, druga, okej, nie odebrała, dzięki, nie odzwoniła, dzięki, no nie? Bum! Okej, coś kombinuję, dobra. Może kiedyś tam zadzwonię, zobaczę. Ale od razu masz obraz. Od razu masz obraz. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.